również do, w innym aspekcie do działalności człowieka, do życia człowieka, odnoszą się prace estońskiej artystki Kali Kalde. Kali Kalde przedstawia na swoich grafikach właściwie resztki, mury opustoszałych domów, konkretnie tutaj jednoznacznie odnoszący się obraz do, powiedziałbym, pustkowia, do niezamieszkałych, opustoszałych terenów w Estonii. Artystka inspirowała się spisem ludności, który pokazuje, jak bardzo mało osób mieszka w Estonii, jak duży obszar Estonii jest terenem niezamieszkałym. Stąd też dużo opustoszałych miejsc, dużo opustoszałych domów, które tworzą z jednej strony piękny, z drugiej strony nieco niepokojący, powiedziałbym, dosyć nasycony dosyć dużą dramaturgią pejzaż, pokazujący, no, gdzieś, wydaje mi się, brak obecności człowieka. W świecie, w którym żyjemy, gdzie wydaje się, że ilość ludzi żyjących na świecie jest bardzo duża, wszystkie problemy ekologiczne związane z działalnością człowieka, prawda, z tym, co dzieje się obecnie, pokazują jednoznacznie, że jest bardzo duża ilość nas na świecie. A w pewnych regionach świata, i właśnie w tych grafikach to bardzo wyraźnie widać, jak wygląda pejzaż, powiedziałbym, opustoszały lub też nieskażony bytnością człowieka. Z jednej strony może to być bardzo piękny pejzaż, z drugiej wtedy, kiedy znajdujemy się w nim, możemy natychmiast w bardzo krótkim czasie dojść do wniosku, że ten brak człowieka w tym pejzażu, w tym miejscu świata, jest bardzo dotkliwy, bardzo wyczuwalny i on właściwie buduje całość, cały charakter tego, w jaki sposób możemy dane konkretne miejsce odebrać. W tym kontekście te prace również są takim zapisem, powiedziałbym, bardzo nie tylko obiektywnym, pokazującym resztki tego, co została w pejzażu, ale są również takim zapisem czegoś bardzo emocjonalnego, takim obrazem przefiltrowanych odczuć takiego osamotnienia i obawy o to, co dalej, w przypadku właśnie tej estońskiej artystki. Katarzyna Zimna, artystka z Polski, artystka tworząca i pracująca w Łodzi. Prace, które tutaj prezentowane są właśnie z tego cyklu Układ Współczulny, one wydaje mi się w sposób bardzo metaforyczny i bardzo taki zarówno graficzny, jak i również malarski, pokazują właśnie te zależności, które dzieją się w obszarze naszego układu odczuwania, wynikającego z zależności pomiędzy nami a otoczeniem, pomiędzy człowiekiem i człowiekiem. Właściwie to pokazuje całą sensualność, wrażliwość, żeby nawet nie powiedzieć, to wszystko, na co jesteśmy zdani jako ludzie, chyba w ten najpiękniejszy sposób. Tym bardziej cieszę, że prace te zostały docenione przez jury w tegorocznej edycji. Ilustracyjność grafiki związana jest również z książką i sam format, mały format graficzny, który może nam się kojarzyć z różnego rodzaju wydawnictwami, z umiejscowieniem w książce, związany jest też z rodzajem tworzenia pewnych znaków lub też ilustracji, jakie występują w grafice. Tutaj takim dobrym przykładem są prace Elżbiety Marioli Wocianowskiej, które w znacznej mierze, myślę, poprzez swoją ilustracyjność i taką, powiedziałbym, symboliczność, jeśli chodzi o przedstawianie roślin, tutaj konkretnie drzew, one, myślę, bardzo dobrze wpisują się w taką grafikę tradycyjną, w takim ujęciu właśnie ilustracyjności i takiej jednocześnie ponadczasowości, czyli motywu, który zatrzymany jest w czasie i staje się rodzajem metafory, dającym tak naprawdę możliwość do naszych wyobrażeń, do takiej, powiedziałbym, nieposkromionej wyobraźni. Belgijska artystka Yvette Clouter pokazuje w swoich grafikach fragmenty roślin, łącznie z korzeniami, właściwie często w bardzo dziwnych kształtach,
są to takie zbliżenia, właściwie w pierwszym wrażeniu trudno dające się jednoznacznie określić w sensie przedstawienia, co przedstawiają, ale te przedstawienia organiczne, które tutaj są na jej pracach, myślę, że w znacznej mierze mogą odnosić się również do dzieł malarskich. Zwłaszcza do malarstwa niderlandzkiego lub też do malarstwa niemieckiego, w którym jest bardzo dużo symboliki i takich, powiedziałbym, przedstawień wszelkiego rodzaju dziwactw i wszystkiego tego, co wywodzi się ze świata nadprzyrodzonego. Te grafiki dla mnie mają charakter bardzo symboliczny i one są, powiedziałbym, bardzo wciągające do tego świata, z którego być może wywodzi się wiele przedstawień Hieronima Boscha, do świata, w którym wiele postaci tańczy, gra, śpiewa z obrazów Petera Bruegela. To malarstwo niderlandzkie z malarstwem niemieckim, w którym dzieje się bardzo dużo i dzieje się cała opowieść o tym, co istotą ludzkiego życia, jego początku, radościach i nieuchronnym końcu. Odniesienia do świata wirtualnego, a raczej do wszystkiego, co dała nam, jakie możliwości daje praca z komputerem i z wszelkiego rodzaju nowościami i technikami, jakie dostępne są w naszych komputerach. Właściwie to jest temat bardzo dobry do poruszenia go w wielu mediach. Jakub Jaszewski, to co wydaje mi się bardzo istotne, zestawia dwie bardzo ważne, przeciwstawne rzeczy, tworząc tym samym spójną całość. W technice linorytu pokazuje odniesienia, które inspirowane są właśnie takim światem cyber, czyli wynikającym z wszystkiego tego, co związane jest z komputerami, właściwie z wirtualnością, z możliwością tworzenia nowych przestrzeni, które są przestrzeniami wirtualnymi, nowych bytów wirtualnych. To zestawienie, odniesienie do tej inspiracji latami 80., czyli tym wybuchem, przede wszystkim pierwszym uderzeniem dużego rozwoju związanego ze wszystkim, z wirtualnością i w ogóle z obrazem cyfrowym. Tutaj w wydaniu bardzo tradycyjnej, jednej, powiedziałbym, takich podstawowych technik, jakim jest linoryt, wydaje mi się, to zestawienie, kontrast tego zestawienia tworzy bardzo dobrą jakość grafik Jaszewskiego, który jest obok Katarzyny Zimnej drugim autorem z Polski, jaki jest nagrodzony w tegorocznej edycji Triennale Małych Forum. Jeśli możemy mówić o zbliżeniach, fragmentach rzeczywistości, które przybierają na sile we wrażeniowości, w wywoływaniu emocji i tym samym w obrazowaniu głębi, niesamowitej głębi, to prace Anne Valkenborg są bardzo ciekawe i są jednymi, wydaje mi się, z najistotniejszych prac na tegorocznej edycji Małych Form Graficznych. To prace, które zostały nagrodzone również medalem honorowym. W obrazowaniu właściwie wybranych fragmentów, powiedziałbym, z dużą narracją, którą widz może sobie dopowiedzieć, z pewnego rodzaju niepokojem, z czymś, co wciąga. Są to zbliżenia, krótko mówiąc, bardzo precyzyjne, o bardzo dużych walorach estetycznych, zbliżenia fragmentu traw roślin umiejscowionych właściwie, powiedziałbym, w takiej mrocznej, ciemnej aurze, może wieczornej lub nocnej, które widoczne jest poprzez czerń i różnego rodzaju grafity widoczne w tle. Te wszystkie relacje przenikania się tych kierunków, które wydają się bardzo ekspresyjne, wielość tych kierunków właściwie, te natężenia kierunkowe i umiejscowienie ich właśnie w tej ciemnej przestrzeni tylko z doświetleniem samych partii powyginanych w różne kierunki tych traw przydaje całej takiej scenie właściwie, którą artystka przedstawia tutaj akurat w technice znowu bardzo miękkiej, tych efektów niesamowitych, jakie daje mezzotinta. W
wprowadza nas właściwie w taki rodzaj historii, która ma zabarwienie podobne do thrillera, która budzi w nas jakąś narrację powodującą, że obraz, który pojawia się w głowie, jest dopowiedzeniem dalszej części historii, którą artystka niejako inicjuje. Właściwie prowokując nas do tego, żeby wejść głębiej w tą historię, która przedstawiona tutaj jest na jej pracach. W tym roku zarówno Ani Valkenburg, jak i inni artyści i artystki, których prace prezentowane są tutaj w Łodzi, wydają mi się takie bardzo znaczące, przede wszystkim głównie z ujęcia tematycznego. Nie są to prace, które skupiają się tylko na rozważaniach czysto formalnych, odnoszących się do samego wyglądu dzieła, do samego wyglądu odbitki graficznej, ale one mają bardzo istotną warstwę treściową, odnoszącą się do widza, budując tym samym rodzaj dialogu, narracji z widzem, i stawiając często pytania, powiedziałbym, trudne, pytania niewygodne, jak w przypadku wcześniej omawianych prac prezentujących różnego rodzaju kataklizmy związane z wybuchami.